Ahoj, moi kochani widzowie, w kolejnym odcinku! Ale to strzela, jak z karabinu. Jak widać, mamy zmieniony błotnik z powrotem na ten stary, ale niestety bez okleiny. Tutaj jest dziura, a w tamtym nie było. I ta dziura mi bardzo pomaga, jeśli chodzi o cyrkle. Jednak próbowałem robić z nogami na siedzeniu. Coś mi to nie idzie, muszę mieć tę dziurę po prostu, więc sobie założyłem ten stary błotnik i czekam właśnie na okleinę na niego, żeby to się ładnie wszystko ze sobą zgrywało. Temat na dzisiaj jest taki, popróbujemy sobie coś te cyrkle. Chciałbym wam przedstawić sponsora tego odcinka, który dostarczył mi odzież ochronną, abym mógł dalej trenować na supermoto. Jest to oczywiście Lidl Polska. Oczywiście żartowałem. Odzieży poszukuję. Moglibyście porzucić w komentarzach waszym zdaniem najbardziej wygodne odzieże ochronne, że to tak nazwać mogę. Chodzi mi bardziej o takie, wiecie, na łokcie, na ręce, żeby to nie była cała zbroja, bo w tym, no, nie ukrywam, nie da się praktycznie swobodnie ruszać. Fajnie by było, jakby to były takie rękawki na zasadzie skarpety, że po prostu się zakłada z tymi ochraniaczami i to po prostu jest. Tak samo na kolana. A i wtedy już można by było fajnie sobie potrenować. Coraz pewniej się zaczynam czuć na tym motocyklu, a co lepsze, coraz pewniej zaczynam się czuć na tym handbrake'u, więc zajebista sprawa. Chodzę też do was z pytaniem, bo jakoś latamy też sporo w terenie, a teraz zaczęliśmy bardzo dużo tarować. Z naszej ekipy tylko Kuba potrafi coś tam na torze nawywijać i gdzieś dalej skoczyć, czy coś w tym stylu. Także dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o takiej serii odcinków, jak Kuba uczy nas po prostu motocrossu. Na torze można będzie powojować bardziej potem na jakieś whipy, czy coś w tym stylu. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, a bardzo prawdopodobne, że taką serię akurat stworzymy. Dobra, jakieś tam coastery wsiadają. Ale fajne mam te buty, nie? Stylowe takie te trzewiki lidlowskie. Siema! Dobry. Czyli jednak ktoś dzisiaj jeździ. To co, jeździcie, jeździcie? Pół jeździmy, stoimy od 5 minut, zastanawiam się to dalej. Aha, dawaj, na koło. A wiesz, że się uczę? I co, jak wychodzi? Pokaż. O, coś podnosi. A to seria jest chyba. A ty masz seryjny motocykl? Tak, pewnie. Nawet wydech? Kurde, daj śmiga. Ja jeździłem DT-tką parę lat temu, ale ona była odblokowana. Czy ja wiem, czy to tak idzie jak seria? Jak na serię, powiem ci, że kurde, dwójkę podnosi. Ja, mogę się na to? No, siadaj, jedź. 400. Tu masz sprzęgło. Ale i dał w pi***. Co to? A to tu nie masz śrubek, nie, tylko na ramce. Nie boisz się, że ci kiedyś ten? Już raz zgubiłem, ale całą ramkę. Aha. Aha! A ja się zastanawiał, gdzie ja to dałem. A to cały czas na ladze było, ja cię sunę. Cześć! Widzę, że jakaś ochrona lotniska za mną jedzie, więc nie będę tutaj przez oczywiście zieleń przejeżdżać, tylko przejadę sobie jak normalny człowiek. Czy oni jadą za mną? Kurde, jadą za mną. A czy jadą tutaj? Nie. Odpaść nie odpadnie, ale na wszelki wypadek to przekręcę, o tak. I można zaczynać naszą, kurde, naukę piękną. No, z tą dziurą to zajebiście idzie. Im bardziej się w przód pochylam, tym bardziej mnie wykręca. O, już kręciłem ładnie ze sprzęgłem. Wiecie, nad czym się zacząłem zastanawiać? Czy ja mam olej w silniku? Coś mi zaczyna śmierdzieć. Może to ten plak?
No i dobra, luknijmy sobie może. Czy to gdzieś stąd? Teraz czuję jakąś starą babę. Coś tam jest namoczone, ale bardzo możliwe, że to też przez łańcuch. Ale w ogóle ja mam dźwignię chyba odkręconą. O, misja jest taka, dojechać do domu i mieć cały czas pod nogą właśnie tą dźwignię. Jesteśmy na miejscu. I tak pokrótce wam jeszcze opowiem, bo też dużo dostaję DM-ów co z MRF-em. A więc MRF-a wygląda tak. Nie jest na chodzie, nie wiem co się stało, ale po zimie sprzęgło całkiem zanikło. Prawdopodobnie tarcze albo się posklejały, albo tak przyrdzewiały. Palić odpali, tylko po prostu no, sprzęgło jest wciśnięte do końca, a tego sprzęgła nie ma. Czyli... I tak to wygląda właśnie. Co z KTM-em? Też odpala w sumie. A, działa. Coś jest nie tak z hamulcem i jak go wciskam do końca, przytrzymam go tak, nie wiem, z 2 sekundy. O, to on już wpada. On już wpada do końca i tego hamulca nie ma. Ale to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Naprawiamy DRD-tę i lecimy po prostu dalej. Aby mnie przepucowało całego. Nie, bo ja mogę nie wyjść cało z tej bitwy. Dziadek mi do głowy puka. Zapytam się go, czy go nauczyć. Nauczyć tak pana? Nie tak jeździł. Aha. Nie, to by nie było motor, bo zjadał. Aaa, no to szkoda. Okej. Okay. Nie takie rzeczy, ja za kawalerki robił. Idzie dobrze, to nie? No, mi zaczyna brakować już powoli, ale... Widzieli, kurde, na krosie, kurde, na jednym kółku. Kolega jechał na jednym kółku. Na 400, na krosie, ja żeśmy jeździli w koszulce i w spodenkach. Kurwa, wypierdolił. Cały zdarty tutaj. Ale pałuje! Serbidenda, zaraz się zatrze. Było coś tam? O właśnie. Fajne mam, nie? Skarpety. O! Już nieaktualna, ale sentyment jest. Ktoś się karnął. A, już tyle motorami dzisiaj mi się dał ktoś karnąć, że ani pizika nie odmówię. Dobra, już ogarnąłem, że to nie jedzie. A, sprzęgło ciągnie. To by poszło na gumę, bo widzę, że tu jest chyba jakiś set wsadzony. Nie idzie, co? Nie idzie. Na jedynce kombo? Ależ to siada. Siema. Siemano. Ładny motor. Dzięki. Uczę się jeździć dopiero. Zaraz może coś spalą, ale sprzęgło może. On sprzęgło pali, a nie gumę. Powiedz mu, żeby strzelił ze sprzęgła, tak szybko puścił, a nie powoli. Dużo gazu, szybko sprzęgło. O, teraz zasiadło. A ja ci powiem z tego sprzęgła, to troszkę, no, czasem już łatwiej. Ja ci powiem, co spotkam osobę, która lata na kole, to inaczej mówi. Dawaj im na koło, kurde. Dawaj na koło. Stąd też cyrkle potraficie? No, jak się cyrkle robi? O, jak robi, jak robi. Mówisz o tym na jedno koło? Ja? Nie, ja się uczę dopiero. Nie umiem! To by było na tyle w tym odcinku, wracamy do domu. Mam nadzieję, że nasz wypad na supermoto wam się podobał. I na koniec przyciera, walimy.